cześć, witajcie na moim kanale. Proszę Was na kolejny lumpeksowy haul. Troszeczkę była przerwa od tych hauli u mnie na kanale. Znaczy, nie wiem na ile to była przerwa na kanale, a na ile przerwa była w moim życiu, bo troszeczkę wcześniej miałam więcej rzeczy ponagrywanych, więc tak coś tam wrzucałam. Aczkolwiek jakaś tam przerwa była. Troszeczkę mniej ostatnio chodzę do lumpeksów, powiem Wam szczerze. Tak się trochę bardziej obkupiłam, że mam taki, nie powiem, że przesyt, bo jeszcze mi się zdarza chodzić, także jak najbardziej będą jeszcze te hole. Być może będą troszkę rzadziej, być może będę miała trochę mniej rzeczy, będę trochę bardziej wybredna. Ale będą i myślę, że może po prostu będę jeszcze większe perełki sobie wyszukiwała, więc będą rzadziej, ale może z ciekawszymi rzeczami. Teraz mam rzeczy po 4 zł. Wszystkie są z jednego zbioru, z jednego wyjścia do lumpeksu, ale być może będą się pojawiały takie bardziej łączone hole w przyszłości u mnie, jeżeli będę miała mniej rzeczy po prostu z jednego lumpka. I tak, pierwsza rzecz to jest sukienka w rozmiarze 34 marki H&M. Taka, jak ja to mówię, harcerska trochę sukienka. W takim kolorze właśnie. Całkiem fajna, słuchajcie, to jest bawełna, ona jest troszeczkę pognieciona. Musiałam ją wyprasować, bo niestety podczas prania się pogniotła, a później od razu rozwiesiłam, póki była mokra, myślałam, się sama wyprasuje, ale niestety nie. I to jest taki materiał, powiem Wam, że właśnie nawet sprawdzałam, co to jest za materiał wcześniej, bo ona jest strasznie, ta bawełna przypomina len w dotyku i powiem Wam szczerze, że tak nawet nie tylko w dotyku, ale też w wyglądzie. No ale tak czy inaczej ją i tak wiadomo, że uprasuję, będzie wygląda troszeczkę inaczej. Ale całkiem fajna. Podoba mi się tutaj ten paseczek. Mogłaby być ciut dłuższa, no ale i tak nie jest aż za krótka. Przy czym miałam 1,60 m, także ona jest dosyć krótka i tak, bo jestem, nie jestem jakaś wysoka. No ale całkiem fajna taka sukienka. Oczywiście na przybitkach pokażę ją Wam. Na mnie jestem z niej mega zadowolona. Myślę, że sobie ją ponoszę często. Kolejna sukienka. To jest sukienka, którą powiem Wam, że nie wiem, czy zostawię sobie, czy oddam mojej siostrze. Bo ona jest w rozmiarze 36 teoretycznie, ale ona jest strasznie króciutka i właśnie nie wiem, czy ją sobie zostawię. Fajnie wygląda tutaj, ma taki ściągacz ściągnięte. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. To troszkę takie wycięcie. Całkiem fajna sukienka, ale mogłaby mieć tak dla mnie z 10 cm, chociaż z 5 dłuższa być. Moja siostra jest troszkę niższa ode mnie, także być może ona się lepiej będzie czuła w tej sukience. Kolejnym ciuchem jest taka brzoskwiniowa, morelowa. Zależy jak to nazywa ten kolor, bluzeczka z Bershki. Taki crop top. Szyfonowy, prześwitujący, także albo pod coś, albo na biustonosz. Ja w sumie wolę jakiś taki top zbliżony kolorystycznie do takich rzeczy dobierać. Nie lubię aż tak bardzo prześwitujących rzeczy. Najbardziej mi się podobało, słuchajcie, spodobały z tego te rękawki takie z koronką. Lubię takie elementy. To jest rozmiar S, nie wiem czy Wam mówiłam. Ja bym sobie wzięła chyba rozmiar mniejszy, jakbym miała wybór, bo jest taka troszeczkę luźnawa, ale myślę, że i tak wygląda ok. To, no i to jest na pewno sztuczny materiał, bo to jest, wiecie, taki szyfon, czy to nie będzie jakiś tam poliester. Ale myślę, że całkiem fajna, zwłaszcza te rękawki mi wpadły w oko i sobie ją tam parę razy ubiorę latem. Kolejna bluzka to też jest crop top marki Missguided w rozmiarze 38, także też wzięłabym ją mniejszą, jakbym miała wybór, ale powiem Wam, że jak ją założyłam, to wygląda całkiem ok. Co to jest taki dosyć mocny, elastyczny materiał, więc po prostu na mnie się nie rozciągnie, a na większym rozmiarze by się po prostu rozciągnął, tak jak ma być naciągnięte. Rękawki ma całkiem fajne, dłuższe. Ja lubię właśnie takie crop topy do jakichś rzeczy z wyższym stanem, żeby jakoś tak bardzo tego brzucha nie pokazywać. A myślę, że całkiem fajnie wygląda. Wiem, że ten wzór jest taki dosyć... albo się podoba, albo się nie podoba, bo to jest taki ala wężowy. Ale powiem Wam, że w tym czerwonym kolorze mi się osobiście podoba. No i to jest na pewno sztuczny materiał, też poliester. Ale ja, jeżeli poliester jest taki przyjemny w dotyku, no to jakoś go tam bardzo nie unikam. Wiecie, taka bluzeczka też nie do częstego noszenia, bo taka mocno wpadająca w oko, ale myślę, że za 4 zł może być. No i ostatnia rzecz to już jest dla mojej siostry, bo ja chyba nawet bym się w to nie wbiła, nie będę próbowała nawet, bo ona jest bardzo mało elastyczna. To jest 95% poliester, 5% elastan. Za mało tego elastanu dla mnie, bo nie wchodzę. Chociaż rozmiar to jest 36, czyli teoretycznie powinna wejść, no ale nawet nie będę próbowała się nią wbijać. Taka mała czarna, taki bandażowy wzór, nie wiem czy tu widać. Staram się tak rozjaśnić, żeby było widać ekran. Z tyłu całkiem fajnie wygląda, bo ma takie wycięcie na plecach. Całkiem fajna, no ale tak jak mówię, nie będę się już na siłę wbijała, bo jeszcze popsuję. Zostawiam dla mojej siostry. No i to całe moje zakupy. Tradycyjnie dajcie mi znać, co wpadło w oko, co niekoniecznie. Zapraszam Was też na mój Instagram, link w opisie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!